Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 19, przedstawia nam tutaj kwestię marnego świadectwa. Jeśli potrzebujemy jeszcze innych powodów, dla których nasze życie powinno charakteryzować się poprzestawaniem na małym, znajdziemy je z pewnością w dalszym przebiegu tego 19 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jakie szczęście i zaspokojenie stało się udziałem Lota na tej drodze? Żadne. Mieszkańcy Sodomy otoczyli jego dom i grozili, że wyważą drzwi. Na próżno próbował załagodzić rozjuszony tłum przez propozycje z najniższej półki. Każdy, kto wiąże się ze światem, licząc na poprawę swej pozycji, musi liczyć się z tym, że będzie musiał rządzić konsekwencje swojej decyzji. Nie możemy ciągnąć zysków ze świata i myśleć, że uda nam się złożyć wobec niego efektywne świadectwo. Ale oni odparli, idź precz! I mówili, jeden, jedyny, przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział, 9 werset. Tak się nie da. Jedyna droga, która otwiera przed nami możliwość do potępienia świata, polega na życiu w odłączeniu od świata, ale nie w pysznym usposobieniu faryzeuszy, w mocy udzielonej nam łaski. Osoba, która ze względu na swe własne korzyści podtrzymuje więź ze światem, a jednocześnie podejmuje starania, by przekonać świat o jego błędnych drogach, będzie musiała przekonać się, że jej zabiegi spełzną niestety na niczym. Świat nie wzruszy się takim świadectwem. Tak było w przypadku Lota, jak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 19, werset 14. Wydawało się im, że żartuje. Nie ma sensu mówić o nadchodzącym sądzie, gdy samemu szuka się działu i radości na miejscu, które ma on trafić. Abraham znajdował się na lepszym stanowisku, które pozwalało mu mówić o sądzie. Znajdował się poza obszarem niebezpieczeństwa. Sodoma mogła stać w płomieniach, ale namioty obcego przybysza w Mamre nie były nimi zagrożone. Tutaj warto też zwrócić uwagę na nieszczęście związane z pochodzeniem Moabitów i Ammonitów. Co więcej, Lot nie bez żalu opuszcza miejsce swego wyboru, czyli Sodomę. Aniołowie, którzy byli zmuszeni chwycić go za rękę i nakłaniać do ucieczki, napominali go, ratuj się, bo chodzi o twoje życie. Mamy to udokumentowane w pierwszej Mojżeszowej, 19 rozdział, werset 17. Jedynie swoje życie był w stanie wyratować. Gdy kazali mu uciekać w góry, zaoponował, nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe, pozwól mi proszę zatem tam uciekać, choć jest ono małe, w nim ocalę życie. Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział, wersety od 18 do 20. Lot zachowywał się niczym tonący, który chwyta się słomianego kapelusza. Chociaż aniołowie nakłaniają go, by uciekał w góry, Lot wzbrania się i upiera przy małym mieście.
nędznym skrawku tego świata. Bał się, że na miejscu, do którego prowadziło go miłosierdzie Boże, spotka go śmierć. Obawiał się najgorszego i jedyną możliwość ratunku widział w małym mieście, również miejscu jego wyboru. Jakież to smutne. Lot cały czas nie potrafił zaufać Bogu i powierzyć się w Jego ręce. Zbyt długo żył z dala od Boga. Zbyt długo wdychał, wciągał atmosferę brudnego miasta Sodomy, aby był w stanie docenić czyste powietrze obecności Bożej i oprzeć się na mocnym ramieniu Wszechmogącego. Był zupełnie zdezorientowany i nie rozumiał, co się wokół niego dzieje. Gniazdo, które uwił sobie na tej ziemi, zostało nagle zburzone i nieszczęśliwy mąż nie miał na tyle wiary, by rzucić się w ramiona Boże. Nie pielęgnował wcześniej społeczności z niewidzialnym światem, a teraz świat widzialny wyśliznął mu się zupełnie nagle i nieoczekiwanie spod nóg. Ogień i siarka miały spaść z nieba na wszystkie rzeczy, które były mu drogie i w których pokładał swoją nadzieję. Zaskoczył go złodziej i zdaje się, że Lot stracił w tym momencie całą swą duchową siłę, wewnętrzną równowagę i opanowanie. Jego zaradność wyczerpała się, natomiast światowość, która obezwładniała jego serce, zwycięża i tym razem, każąc mu szukać schronienia w małym mieście, również i tam, w tym małym mieście, nie czuje się Lot pewnie. Opuszcza miasto i ucieka w góry, czyniąc ze strachu dokładnie to, czego uprzednio nie chciał zrobić, na wyraźny rozkaz posłańca Bożego. A jaki jest koniec Lota? Jego własne dzieci upijają go. W tym smutnym stanie staje się narzędziem, przez które Moabici i Amonici, nieprzejednani wrogowie Boży, zostają powołani do bytu. Jakaż mnogość poważnych pouczeń tkwi w historii Lota. Chciejmy wreszcie rozpoznać, czym jest świat, jak tragiczne w skutki jest dawanie sercu przyzwolenia, by się za nim uganiać. Jakże wyrazistą ilustracją słów "nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie", czyli słów zapisanych w pierwszym liście Jana 2:15, są dzieje Lota. Sodomy i Soary tego świata są wszystkie po jednych pieniądzach. Serce nie znajdzie w nich ani bezpieczeństwa, ani pokoju, ani też prawdziwego zaspokojenia. Sąd Boży rzuca swój straszny cień na całą scenę, a sam Bóg jedynie w swojej cierpliwości i miłosierdziu powstrzymuje miecz sądu, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak mówi nam drugi list Piotra, 3:9. Dokładajmy zatem wszelkich starań, by kroczyć drogą świętego odłączenia od świata, aby obfite w wodę równiny Sodomy nie miały dla nas żadnego uroku. Rozpatrujmy ich blask i bogactwa jedynie w świetle przyszłej chwały Chrystusa. Chciejmy unieść się jak Abraham ponad te wszystkie marne rzeczy do obecności samego Pana i z tego wzniosłego punktu widzenia przyglądać się upadkowi i zepsuciu tej ziemi. Wiara postrzega ten świat jako kupę gruzu. Już niedługo stanie się nią naprawdę, gdy niebiosa z trzaskiem przeminą,
a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, jak to dokumentuje nam drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Wszystkie rzeczy, za którymi uganiają się synowie tego świata, o które tak się troszczą i niejednokrotnie tak gorzko się kłócą, spłoną. A kto wie, jak niedługo się to stanie? Gdzie jest dzisiaj Sodoma? Gdzie jest dzisiaj Gomora? Gdzie są miasta owej równiny, te miasta tętniące życiem? Zniknęły, zmiecione z powierzchni ziemi przez sąd Boży, strawione ogniem i siarką. Teraz sądy wiszą nad całym winnym światem. Nadchodzi dzień, który pali jak piec, jak dokumentuje nam to Księga Malachiasza, trzeci rozdział, 19 werset. Ale jeszcze dzisiaj rozbrzmiewa radosna nowina łaski i osiąga wiele serc. Szczęśliwi ci, którzy słysząc ją, dają jej wiarę. Szczęśliwi wszyscy, którzy uciekają na niezachwianą skałę zbawienia Bożego. Tak, na niezachwianą skałę zbawienia Bożego. Szczęśliwi wszyscy, którzy znajdują schronienie pod krzyżem Syna Bożego, otrzymując tam przebaczenie i pokój. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, gdyż tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. W następnym spotkaniu chciałbym, żebyśmy zajęli się rozdziałem 21 Księgi Mojżeszowej, gdzie będzie po prostu omawiany Abraham i Sara u Abimelecha, gdzie będzie kładziony nacisk na poważne uchybienie, którym się zajmuje Słowo Boże w 20 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej.